Mówi bowiem, w czasie łaski wysłuchałem Cię, a w dniu zbawienia pomogłem Ci. Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. Drugi list do Koryntian, 6 rozdział, 2 werset. Dzieło nawrócenia człowieka do Boga. Czy człowiek może coś przydać do swojego nawrócenia? Niektórzy twierdzą, nie, jest to wyłącznie, tylko i wyłącznie dziełem Boga. W rzeczy samej tak, ale takie mniemanie, jeśli jest dość powierzchowne, ma jednak braki. Jeśli chodzi o nasze nawrócenie, nie jest bowiem tak, żebyśmy musieli jeszcze czekać na jakiś ruch ze strony Boga. Jest to nieprawda. Jeśli nie nawróciliśmy się jeszcze dotychczas, Bóg nie jest za to odpowiedzialny. Godzina naszego nawrócenia już dawno nadeszła. Od czasu, gdy Jezus Chrystus umarł na Golgocie, wiemy, że Bóg pragnie udzielić pomocy każdemu grzesznemu człowiekowi. On uczynił już wszystko. Czyż nie dał swojego Syna, aby umarł na krzyżu? Tak. Z Bożej strony zostało już wszystko dokonane, co jest potrzebne do ratowania zgubionych ludzi. Pan Jezus zawołał na krzyżu, wykonało się. Zadaniem każdego człowieka jest więc teraz osobiste przyjęcie ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Dzieło odkupienia zostało już dokonane, jednakże brakuje jeszcze jednego, abyś to ty uwierzył i abyś to ty zaniechał swego buntowniczego nastawienia. Bóg chciałby, żeby każdy człowiek się nawrócił. Pragnąc nas ratować, dotyka naszych serc i sumień, prosi nas i ostrzega, ale nikogo nie zmusza. A my? Czy chcemy wykorzystać tę darowaną nam wolność, aby pójść na wieczne zatracenie? Oby nigdy nie. Mówi bowiem, w czasie łaski wysłuchałem Cię, a w dniu zbawienia pomogłem Ci. Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. Drugi list do Koryntian, 6 rozdział, werset 2.